Cześć, witajcie. Na początek, jak ostatnio, konkurs, kto skomentuje dzisiaj się nagranie, dlatego jest ta książka, książka Duchowe Wojny, gdzie jest mowa o różnych dziwnych duchowych sprawach, między innymi o, o tym, że ktoś, jak ktoś zobaczył pewną postać, i tak dalej, co sobie z tą postacią postaci trzeba było zrobić, i ta postać, uwaga, nie była schizofrenią, tylko to była realna postać duchowa i jak takie postacie traktować. Tak więc o tym, więc ta książka jest dzisiaj do wygrania, a tam są też jeszcze inne sprawy. Ale najpierw losuję z poprzedniego nagrania słoik losujący, uruchamiam, które będzie tutaj najwyżej mi się w tym słoiku ustawi. Najwyżej jest ta kartka, jest ta kartka, bo chodź tu kartka. Najwyżej jest ta kartka. O, Rafał Sołtys wygrał książkę, więc trzeba się ze mnie zgłosić i ja książkę wyślę. Więc to jest to, jak ktoś skomentuje dzisiejsze nagranie, dlatego będzie ta, ta książka też do wygrania. I teraz uwaga. Dzisiaj temat chciałem poruszyć o bezwarunkowej Bożej miłości. Hm. Wiele osób mówi, że Bóg to przecież kocha bezwarunkowo, do Boga można zawsze przychodzić i, i w ogóle Bóg cię zaakceptuje, będzie fajnie, nie? Ja wam coś pokażę. Zanim przejdę do tematu, pokażę wam to jabłko. Jest sobie jabłko. Takie z listkiem jeszcze i tak dalej. Już listek wyschnięty, bo to już nie, nie, nie ta pora. No, ale jest jabłko. Wiecie, ono jest smaczne. Jak ja je tak tu pogłaszczę, to będzie błyszczało, nie? Jest smaczne, ładne, błyszczące mm, i tak dalej. O smaku innym i tak dalej. Mm, dla Ciebie to są piksele. Dla Ciebie to są piksele na ekranie y, przez jakiś algorytm YouTube'a zrobione, nie? I tak dalej. No, wyświetlają się jako piksele. Dla Ciebie są piksele. Dla mnie to jest jednak jabłko, nie? Dla mnie to jest jabłko, ono jest smaczne, można popukać. Teraz będę odkrywcą, będę odkrywał Amerykę. Ja tak naprawdę pierwszy raz, jestem pierwszą osobą w życiu, która zobaczy, co jest w środku. to będziesz na pewno nie druką, lub w zależności od tego, który będziesz oglądał, będziesz... Uwaga, uwaga, teraz odkrywam, co jest w środku, jestem odkrywcą. Pierwszy raz widzimy, co jest w środku tego jabłka. Nikt wcześniej przed nami nie widział, co jest w środku tego jabłka. Mmm, pachnie soczyście. Winnie naprawdę smacznie. Uwaga. Mm. Mm. Słuchajcie, to jest naprawdę dobry smak, ale jest pewien warunek, że ja wiedział, jak smakuje to jabłko. Ja nie mogę o tym jabłku opowiadać. mi cię o tym jabłku opowiadał na miliony dróg i tak dalej. Chodzi mi ktoś o tym jabłku opowiadał, choćbym ja oglądał to jabłko, wołkał i tak dalej, dopóki ja go nie spróbuję, nie, nie zjem tak naprawdę, nie przejdzie przez mój układ pokarmowy, dopóty są pewne warunki, żeby to jabłko stało się jedzeniem. Po prostu, nie? To są warunki, więc to jabłko bezwarunkowo nie jest jedzeniem. I tak samo jest z miłością, Bożą. Boża miłość. Mm, nie jest e, jakimś archetypem. To e, Psychologia nam, psychologowie stworzyli coś takiego jak, jak pojęcie bezwarunkowa miłość. Humanizm stworzył coś takiego, mówił o tym Rogers, mówił o tym From e, i tak dalej. Stworzyli coś takiego jak takie pojęcie o miłości, że miłość może być bezwarunkowa i tak dalej. Miłość zawsze jest warunkowa. No niestety, miłość jest e, warunkowa. Hmm. Dziwne, to się może zdawać, hmm. ale miłość jest warunkowa. Po prostu, jaki jest ten warunek? Jaki jest warunek tego, żebym ja to jabłko skonsumował? No jest taki warunek, że ja zacznę je konsumować. Po prostu. Jest warunek, że ono będzie w moich rękach, a nie będzie pikselami na ekranie, tak jak dla ciebie, nie? Mm. I tak dalej. Więc są pewne warunki. I tak samo jest z miłością, Bożą. Ona jest warunkowa. Ona jest warunkowa, ona nie jest bezwarunkowa. Nie jest takim archetypem, który się pojawia nagle nigdzie. Nie jest też jakoś supernaturalna. Mówię supernaturalna w sensie takim, na przykład kształt jest supernaturalny. Prostokąt jest supernaturalny, bo on nie istnieje w rzeczywistości. Prostokąt istnieje tylko w rzeczywistości 2D, czyli w rzeczywistości, która nie istnieje. Podłoże, nie wiem, powierzchnia tak naprawdę istnieje. Mogę Ci tłumaczyć, że jest powierzchnia gładka, powierzchnia miękka, powierzchnia chropowata. I tak dalej. Nie wiem, mogę Ci powiedzieć, jakie mam cele na dzisiejszy dzień, co ja dzisiaj będę robił, nie? To wszystko są jakieś takie archetypy, gdzieś supernaturalne, w sensie, w takim sposób supernaturalne, że one nie, ponadnaturalne, że one nie istnieją, nie? One istnieją tylko jakby w wyobraźni, one do końca nie istnieją. Miłość Boża. Mało tego, że nie jest tego typu archetypem, to jeszcze zaistniała naprawdę, lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy. Hmm, żeby tu nie zacytować. Byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak, to jest Izajasz Rzymian 5 przez 8. I to nie jest żaden tego typu archetyp, nie? To nie jest, mm, że ona tego typu mowa, nie? Że, że coś tam się zadziało. Nie, autentycznie Chrystus za mnie, za ciebie umarł, tak? I, I wtedy, kiedy ty jeszcze byłeś grzesznikiem, nie? To się zadziało. I są też pewnego rodzaju warunki. Ja to muszę przygotować chwilę, już sekundkę. Okej, okay, mamy rekwizyty. Słuchajcie, Bóg jest świętością. Bóg jest świętością. E, Bóg jest świętością. Dajmy na to, Bóg jest takim ogniem świętym trawiącym, nie? I Bóg jest świętością. I w tym ogniu świętym trawiącym, nie? My tutaj, e, jako człowiek, tak, nie jesteśmy widzeni e, w tej świętości, bo nie ma w nas tej świętości. Jesteśmy krześnikami, urodziliśmy się w grzechach, tak, i w grzechach umrzemy, jeżeli czegoś nie zrobimy. I grzecha w tej świętości jesteśmy spaleni. Po prostu. Ta świętość, że tak powiem, w tej świętości nie istniejemy. Nie istniejemy w bożych oczach. W sensie. Yy, grze grzechy nie są w stanie przetrwać w naszych oczach. One się spłoną. One spłoną, tak jak ta karka, ten kawałek karki tu spłoną, nie? One spłoną. Potrzebujemy mieć coś. Potrzebujemy mieć jakąś osłonę, która nas, słuchajcie, osłoni. Tak, jak sobie przygotowałem, słuchajcie, osłonę, tak? Mamy. Tego samego człowieka, który nagle po prostu ma jakąś pewnego rodzaju osłonkę. Tak? Ma taką osłonkę, i ta sama świętość w tej osłonce tak nas chroni. Mamy taką osłonkę. I co to jest za osłonka? Hmm. To jest za osłonka. Biblia cały czas nam mówi o szacie Jezusa, nie? Hmm. O szatach Jezusa. Od początku, jak otworzymy w ogóle Biblię i tak dalej, mamy upadek Adama i Ewy, oni się na początku przed Bogiem schronili. Gałoskami, ale Bóg tam od razu dał skórę zwierzęcia, czyli musiał być ktoś zabity, żeby już w tamtym momencie ich ochronić, tak? I dostali skórę zwierzęcia. Dostali skórę zwierzęcia, już wtedy dostali skórę zwierzęcia, która ich ochroni przed obecnością Bożą. Później, jak czytamy, już na pustyni byli Izraelici, tam budowali namiot i ten namiot też musiał być przykryty nagle skórami na górze, nie? Czyli jakby czyjąś skórą, inną, nie? I to były typy. To były takie powiedzmy, że proroctwa typy, tego, co się miało zadziać na końcu. A na końcu się zadziało to, że tą ostateczną szatą, którą mamy założyć, jest szata Jezusa. Jedyną możliwością, żebyśmy byli uchronieni, jest przyjęcie tego rodzaju miłości, który nam Bóg dał. I ono nie jest bezwarunkowe, bo ono ma swoje warunki. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Warunkiem jest to, że nas nazywa. Tutaj są niektórzy tacy, co głoszą teoretycznie Ewangelia, tak naprawdę wiodą ludzi do piekła. Hmm. Na przykład Pan VI, tak to się oficjalnie powiem. Ale on mówi na przykład, że dopiero tak, bo możesz sobie żyć w Grzechach, będzie wszystko fajnie i tak dalej, możesz być Grzesznikiem, po śmierci umrzesz, zobaczyć, jaki Bóg jest piękną miłością, Bóg, Bóg cię akceptuje i tak dalej, i wtedy sobie wybierzesz, że na pewno wybierzesz, że ci gwarantuję, że wtedy wybierzesz Boga. To jest kłamstwo. To jest wierutne kłamstwo i coś takiego, to jest Ewangelia, to jest inna Ewangelia i ktoś taki, niech będzie przeklęty, to tak głosi, nie? Dla Henry tutaj mogę podesłać nagranie, na którym on tak właśnie mówi, nie? Jak ktoś nie wierzy. Ale to nie jest Ewangelia, to co, to, co, to, co jest głoszone. Ewangelia jest to, że trzeba Jezusa przyjąć tu, teraz, tak? I to jest, i wybrać tą drogę życia, bo Chrystus przyszedł nas przede wszystkim zbawić od swojego grzechu. Nie wyobraźcie sobie, że Yy, nagle yy, po prostu wraca Bóg i żyjemy wiecznie. Mamy to, to drzewo żywota, mamy, nie? I, I nagle żyjemy wiecznie, i w tym życiu wiecznym co się dzieje, nie? Co się dzieje w tym życiu wiecznym? I mamy dalej grzechy. Po prostu nagle wyobraźcie sobie, ten prowadzi wojnę, ten zdradza i tak dalej, i żyjemy po prostu cały czas w tych grzechach, nie? Ale już wiecznie. Wyobrażasz sobie takie życie? że przychodzi wieczność i wiecznie będziemy żyć w tych grzechach, w których teraz jesteśmy. No mi sobie ciężko wyobrazić. Po prostu, mi sobie ciężko wyobrazić. Nie ma takiej Ewangelii, że... Ewangelia nie jest tym, że no, my sobie możemy żyć w grzechach. Ja tak żyłem, słuchajcie. Ja żyłem, ja usłyszałem Ewangelię właśnie takiej cudownej miłości, nie? że spoko, Jezus cię zbawił, jest Duch Święty, przyjdzie na ciebie Duch Święty. I tak dalej, możesz się modlić za chorych, uzdrawiać, będą się działy cuda, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, ale te grzechy, no to każdy już żyje w grzechach, bo tak już jest. Nie? Tak psychologicznie, że psychologia tłumaczy, że każdy żyje w grzechach, nie? Bo tak już jest. Autentycznie, hmm. psychologia, tak ma. Nawet słuchajcie, a propos psychologii, hmm, psycholodzy, jeśli twierdzisz, że nie żyjesz w grzechach, to znaczy, że to już nawet dla psychologów jesteś nieadekwatny w sensie. Hmm, dla psychologów jesteś niewiarygodny. Są takie testy, zdaje się to albo to MMPI było, albo nie MMPI. Jeszcze jakieś takie inne testy osobowościowe, jakieś takie różne. Bardzo często się zadaje taka metodologia y, tworzenia testów psychologicznych. Jest taka, że dokłada się tam kilka takich oczywistych pytań. I wśród tych oczywistych pytań jest na przykład: czy kiedykolwiek coś ukradłeś, na przykład spinacz, kartkę, ołówek, długopis, coś tam, no choćby maleńkiego, zapałkę, nie? I tego. Albo czy kiedykolwiek skomałeś w najmniejszej rzeczy, nie wiem, choćby o to, żeby cukierka zyskać, czy cokolwiek, nie? I tak dalej, i tak dalej. Takie uzupełniasz jakiś test psychologiczny, i nagle takie pytania nie z gruszki, nie z pietruszki, nie? Po co one są? Dla uwiergodnienia Jeśli na te pytania odpowiadasz nie, nigdy nic nie ukradłem, nie, nigdy nie okłamałem i tak dalej, no to psycholog już wie, że cały test tak naprawdę jest nie do końca wiarygodny. Że nie do końca można Tobie ufać, nie i tak dalej. Bo jeśli na te pytania tak odpowiedziałeś, to znaczy, że kłamiesz po prostu, nie? Bo to jest niemożliwe, żebyś po prostu nie, nigdy nic nie ukradł ani nigdy nic nie, nie skłamał. Tak psycholodzy twierdzą. Więc już nawet oni wiedzą, że tak, że tak jest, nie? Biblia nam mówi, że jeśli raz tak zrobiłeś, no to już jesteś kłamcą. Jeśli raz skłamałeś, to jesteś kłamcą. Jeśli raz coś ukradłeś, no to jesteś złodziejem, tak? Gdzie nam na przykład mówi, jest na przykład przykazanie nie zabijaj, Bóg zaostrzył, Jezus zaostrzył to przykazanie do tego, że mówi, jeśli już pomyślałeś o tym w sercu, żeby kogoś zabić, to już kogoś zabiłeś, już to popełniłeś to morderstwo, jeśli w sercu się już popełnia takie rzeczy, nie, to w sercu się jest mordercą. No to już mamy, no to prawie każdy kiedykolwiek pomyślał o kimś, żeby kogoś zniszczyć, nie, no to też już ciężko powiedzieć, nawet jeśli mówisz, że nie, 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 tego nie zrobiłeś, a już jesteś tym mordercą. No to kłamcą, tak? No to pewnie i tak kłamiesz, nie? Więc jesteśmy kłamcami, mordercami, zabójcami i tak dalej, nie? E mało tego, w naszym kraju jeszcze, jest, jeszcze jesteśmy też bałwochwalcami, bo tworzymy sobie figury większość tutaj jest katolików, większość by w tym katolickim kościele była, figury, przed którymi się klęka, które się czci, po prostu nie? obrazy, które się czci i tak dalej. To już jest bałwofastu, jeszcze kolejna sprawa, nie? Kolejna sprawa zupełnie nie, nie tak jak trzeba. Więc mamy innych bogów. No to są wszystko grzechy. Do tego wszystko się pokutuje i z tego wszystkiego się trzeba upamiętać. I to są warunki, Boże. To są Boże warunki. Bóg na przykład, widzicie, nie przyszedł do świata yy, przytulać wszystkich. Nie, On przyszedł do tych, co źle się mają. Ja na przykład byłem tym, co myślał, że się świetnie ma, dopóki nie zacząłem czytać Biblii, nie zacząłem się zastanawiać i prosić Boga, pytać Boga w ogóle, co tu jest grane, nie, no czemu, czemu, co, 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 co tu jest grane, po co to w ogóle wszystko jest, skoro ze mną wszystko jest okej, okay, nie? Bóg mnie przekonał, że ze mną wszystko jest nie tak. On mnie przekonał, że jestem stworzony z miłości, ale we mnie już tej miłości nie ma. To, co ja nazywam miłością, to jest jakiś humanizm, empatia, wrażliwość, tolerancja i tak dalej. To są wszystkie takie ludzkie śmieci, za przeproszeniem, nie? Które nie mają nic wspólnego z Bożą miłością. A Boża miłość nie jest żadnym tam wyimaginowanym archetypem, tylko Bożą miłość została okazana przez Jezusa. Przez Jego śmierć. A Jezus przyszedł do tych, co są chorzy i źle się mają. Jeśli masz się dobrze, jeśli twierdzisz, że z Tobą wszystko w porządku, to autentycznie proś Boga na kolanach, błagaj, żeby cię przekonało o Twojej grzeszności. Bo ja się miałem świetnie, nie? Ja znam też ludzi, którzy wierzą w psychologię i się mają świetnie. W psychologii naprawdę człowiek się ma świetnie w pewnym momencie, nie? Ma się świetnie, no bo psychologicznie sobie tak radzi ze wszystkim i jest super, i jest ekstra, nie? I jeszcze mało tego, jeszcze robi coś dobrego, dobroczynnego i tak dalej. Więc się człowiek ma świetnie. Ja żyłem w takim świecie, gdzie się czułem świetnie. A tak naprawdę byłem w totalnej ruinie. Byłem w totalnej ruinie proś Boga, żebyś się przekonał, że jesteś w totalnej ruinie że potrzebujesz tego nawrócenia. Jeśli nie wiesz, że potrzebujesz tego nawrócenia, to jest naprawdę bardzo ważne, nie? Eee, widzisz, e, wyobraź sobie, że wchodzisz do samolotu. Nie w samolocie przychodzi ci, siedzi tam 100 osób, wszyscy się tam bawią, nie wiem, piją drinki, coś tam się dzieje fajnego i tak dalej. Przychodzi ci z Adresa. ma tu pan kamizelkę z tym, ze spadochronem, proszę sobie założyć będzie panu wygodniej, jak pan będzie spadać, nie, ale tak patrzysz, no, nikt się nie przygotowuje na to, że będziemy spadać, nie, i tak dalej, no, zakładasz na początku, no, oczywiście się, będziemy spadać, będzie wygodnie. potem patrzysz, wszyscy się tu bawią, nie, nikt nie, nie przygotowuje się do tego, że będziemy spadać, nawet turbulencji nie ma, jest wszystko fajnie, no, to ściągasz z tą kamizelkę, bo ci jest niewygodnie. I tak samo ja Ewangelię kiedyś przyjąłem, nie, ja Ewangelię w ten sposób kiedyś przyjąłem, no dobra, no rzeczywiście kiedyś tam może będziemy spadać na koniec życia, nie, i, i fajnie by było tą kamizelkę w sensie ratunku Chrystusie założyć, czyli wyznać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, fajnie by to było zrobić, nie, żeby jak kiedyś może będziemy spadać, to byłoby fajnie, nie. Potem się całkowicie pogubiłem. Ja sobie tak żyłem życiem, myślałem, Boże, no dobra, chodzę, modlę się, nawet Duch Święty działa, modlę się o chorych, są uzdrawiani, nawet się cuda dziwne dzieją i tak dalej, autentycznie, nie? I, i, i w ogóle fajnie, wszystko ekstra, ale co z moimi grzechami, nie? Tak gdzieś tam są i tak dalej. I tak sobie myślałem, no, psychologicznie żyłem, no to w psychologii te grzechy sobie istnieją, będą, no po prostu nie da się z nimi poradzić, nie? Więc sobie będą, każdy jest grzeszny, nie? Każdy te, te, te drobne kłamstewka robi i tak dalej. Więc jakoś tam żyłem i tak dalej, nie? Okazało się, że to była droga na zatracenie. tak? Znacie moją historię, gdzie wylądowałem eee, i tak dalej, nie? W tej drodze na zatracenie po prostu idziesz pod panowanie demonów. Jeżeli w Twoim życiu są grzechy, jeżeli w Twoim życiu jest coś, to dajesz przyzwolenie. Dzień dobry, demony, dzień dobry, zapraszamy, zapraszamy, otwierasz wszystkie drzwi. Eee, po prostu, Więc otwarłem wszystkie drzwi. Tak samo Wam tutaj mówię, nieraz mówiłem, pozbądźcie się na przykład tych, nie wiem, obrazków świętych, figurek z domu i tak dalej. Wywalcie to wszystko, żeby Was to nie kusiło, żeby to uznawać za święte, że to ma. Moc. Po prostu, nie? Wywalcie to wszystko, żeby was to nie kusiło, po prostu, nie? Koniec, kropka po prostu. Eee, podstawowa sprawa. Taki początek, żeby was to, no, choćby drugie przykazanie, nie kusiło, tak? Eee, I nawróćcie się do Boga. Zobaczcie, że to była grzeszność. To była grzeszność, bo się uznawało, że Bóg jest w obrazku, nie? Że się klękało przed figurką, bo się od dziecka w tym kraju klękało przed figurką, tak? Wywal to po prostu. Nie klękaj przed figurką. Wywal to po prostu. To się na śmietnik nadaje, za przeproszeniem, nie? E... Co mi na śmietnik, nie? W Afryce, jak się pozbywają takich rzeczy kultu, to od razu takie na ewangelizację, jak jest taki... kiedyś Zobaczcie kiedyś jakieś zdjęcia z ewangelizacji w Afryce. Tam często od razu mają ognisko na początku, gdzie się przynosi te rzeczy, które się wcześniej kultim odprawiało. W Polsce tak samo się powinno moim zdaniem robić. Bo to jest ten sam grzech. A Jezus przyszedł nas wyzwolić od grzechu. Nas autentycznie przed wyzwolić od grzechu. Nie jest możliwe życie wieczne z grzechem. Więc podstawowa sprawa, którą trzeba w nas naprawić, jest grzech. Jest grzech. Bo jak przyjdziemy, przyjdzie moment, kiedy się pojawimy przed Bogiem, będziemy w tej świętości, to co zrobić, żeby da, mi się tak nie stało, tak? <laughs> A, bo się spala. E, ale ten, co zrobić, żebyśmy jakby w tej świętości nie zniknęli? Raz, że potrzebujemy mieć szatę. Dwa, że powinniśmy być wyzwoleni od grzechu. Tak? B Bóg, jeśli jesteś wierny, jeśli wyznajesz Jezusowi swoje grzechy, Wyznajesz Bogu swoje grzechy i przyjmujesz Jezusa jako swojego zbawiciela, to twoje grzechy są oddalone od ciebie jak dno morza. Tak mówi Biblia. Twoje grzechy, choćby były jak szkarat czerwony, jak śnieg wybieleją. Dzisiaj spadł śnieg na nas w Krakowie. Jak śnieg wybieleją twoje grzechy. I to jest Boże Prawda. Ale są te warunki. Są te warunki. Ja wrócę do tego jabłka. Widzisz, warunkiem, żeby ktoś mógł skonsumować to jabłko jest to, że ono tu będzie i tak dalej, i że ja mam układ pokarmowy, który je przyjmie i ja go zacznę gryźć. Po prostu to są warunki. Dla ciebie to jabłko jest yy, pikselami na ekranie. Tak samo Jezus dla ciebie może być tylko jakąś tam głupią mową o jakichś głupstwach i tak dalej, nie? O czymś co się działo, może być dla ciebie mitologią, zależy co sobie z tego zrobisz, i tak dalej, dopóki Ty tak naprawdę personalnie go nie przyjmiesz dopóki ty osobiście go nie przyjmiesz. On będzie dla ciebie, to są warunki po prostu, nie? Mało tego, bo to jest tam więcej warunków. Na przykład w tej modlitwie ojcze nasz, nie? I, i że modlimy się o to, żeby on nam wybaczył, tak jak my wybaczamy innym. To jest warunek. Trzeba wybaczyć innym, nie? Często mówiąc o miłości Bożej, mówi się to przypowieść o, o synu marantrawnym, nie? Że był jeden syn z ojcem, został tak, a drugi syn sobie wziął majątek od ojca, poszedł sobie w świat, przechurał wszystko i tak dalej, no i taki wrócił do ojca w końcu i ojciec go z ramionami przyjął, nie? Tam nie czytamy o tym, nie, że, nie czytamy w tej przypowieści o tym, że sobie ten syn poszedł w świat, nie, bo w tym domu były jakieś takie warunki, gdzie się nie dało aż tak imprezować, można było troszkę inaczej imprezować, to po, znaczy po, po bożemu bardziej, nie, w jakimś takim legalistycznym prawie, nie, a nie ma tam takiej historyjki, że Bóg nagle wyszedł z tego swojego domu, poszedł szukać tego, znaczy, przepraszam, ojciec wyszedł z tego swojego domu, poszedł szukać tego swojego syna, tak? I przekonuje tego swojego syna. Słuchaj, synu, ja Cię przepraszam za te warunki w domu, jakie panują. Ja wiem, że tutaj panowało ciężkie legalistyczne prawo w domu i tak dalej. Ja pokutuję. Ja wiem, że, że u mnie było surowo, ostro i tak dalej. Ja tak nie chciałem. Słuchaj, synu, ja cię za to przepraszam, wróć do domu. I syn wrócił. Nie ma tak powiedziane. Nigdzie tak nie ma powiedziane, że tak było. Nie. Syn się upamiętał, przestał grzeszyć, skruszył i wrócił do ojca. Tak? Autentycznie, syn się skruszony, wrócił do ojca. Jeśli ty nie jesteś skruszony przez to, na przykład swoją grzeszność, albo przez to, jak jesteś daleko od ojca, tak naprawdę do kogo ty wracasz? Nie? Musisz być skruszony. To nie jest tak. Wsiadasz do samolotu, dostajesz to. Słuchaj, dostajesz w tym samolocie tą, tą kamizelkę z, 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 z tym ratunkiem, tak? W sensie ze spadochronem, ale widzisz, że wszyscy dookoła. O, oni się tam, nikt tej kamizelki nie ma, ściągają, też w końcu ściągasz, tak? I co? I lecisz na zatracenie, ale tak naprawdę, gdybyś miał na początku powiedziane, nie, gdybym ja mi tak ktoś powiedział Ewangelię w ten sposób, nie? Słuchaj Tomek, yy, siadaj do tego samolotu, zakładaj to kamizelkę, to jest ratunek, to jest Ewangelia, to jest Jezus Chrystus, nie? Mi tak Bóg powiedział, nie, nie człowiek mi tak powiedział, ale Bóg mnie to gdzieś tam w głębi serca w ten sposób przekonał, nie? Jest grzeczność, ten samolot kiedyś po prostu spadnie, i tak dalej. Nie ma możliwości. Nie ma innej możliwości, że ten samolot wyląduje normalnie, po prostu będzie awaria, i tak dalej. Ten samolot spadnie, i tak dalej. Ratunkiem jest Chrystus, nie? Ratunkiem jest szata Chrystusa, która cię uchroni. E, czyli mamy tą szatę, która nas uchroni, tak? Mamy ten, że tak powiem, spadochron, nie? I ten, że tak powiem, kara Boża na mnie przez, ten, przez to nie przejdzie, bo ja mam taką szatę, tak? Schowam się i mnie te nogi nie spali. Prosto, nie? I mnie ten nogi nie spalił. Gdy mi ktoś tak powiedział, no to, to wiecie, ja trzymam się tej kamizelki mi tak Bóg powiedział, ktoś mnie tak Bóg przekonał, nie? Ja trzymałem się tej kamizelki i widziałem, że wszystko dookoła jest nie tak, wszyscy spadają i tak dalej, wszystko leci dalej, wszyscy się bawią dalej, ale ja wiedziałem, wiem, że kiedyś czeka mnie koniec, nie? Że kiedyś czeka ten koniec i kiedyś będę się spotkał z Bogiem, i ja potrzebuję cały czas tego ratunku, którym jest Ewangelia, dobra nowina, nie? Mimo wszystko, że tak gdzieś w międzyczasie próbowałem zdjąć ten, 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 ten spadochron i, i myśleć, może tak psychologicznie, no skoro wszyscy tak żyją, nawet w kościołach się tak głosi już, że, 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 że Bóg cię cały czas kocha, akceptuje i będzie fajnie i, i w ogóle nie i w ogóle iść do Boga, nawet z grzechami, ze wszystkim iść do Boga, nie i będzie super, nie? No nie! No nie, Bóg nas nie, nie zbawia w naszych grzechach. Bóg nas zbawia od naszych grzechów. A nas proponuje przekonać, że Bóg nas zbawia od naszych grzechów. Ja tak byłem przekonany. I jeszcze mało tego. Jeszcze się działy cuda, autentycznie po prostu. Jeśli się w tym Duchu Świętym dostajesz jakieś dary, dostajesz czy cokolwiek, gdzieś się młodzi za chory, coś dzieje się cuda, to ci mnie jeszcze bardziej przekonywało, że ja nic nie muszę robić ze swoimi grzechami. Skoro jest tak fajnie, nie? skoro już się dzieje, nie? no to tak gdzieś tam po drodze mnie to przekonywało. nie? A no, gdzieś te grzechy może kiedyś same przejdą, same miną, może coś tam się będzie, może Bóg ma jakiś plan na nie i tak dalej, nie? Mnie tak to wszystko przekonywało. Jeszcze się mówię, cuda dzieją, mogę opowiadać o cudach, jakie się dzieją, nie? Jednak, jednak, jednak dziś wiem, że ta bezwarunkowość, o której mnie uczono, to jest totalnie jakieś diabelstwo. Bóg ma autentycznie konkretne warunki, jest pokuta, upamiętanie się i tam nie było, mówię, nie było czegoś takiego, że w tym synie marotrawnym, że wyszedł ten ojciec, mówi przepraszam za, za te warunki w domu, jakie były i tak dalej, już nie będę taki legalistyczny, wracaj, nie? tylko tam jest jeszcze inaczej, tam przychodzi Jezus i jeszcze bardziej przekonuje o grzechu, jak oni mieli w Starym Testamencie 10 przykazań, tak w Nowym Testamencie dostali tak jeszcze taki zacisk, nie, mocniejszy na te 10 przykazań a choćbyś w sercu już pomyślał, czy tam zgrzeszył i tak dalej, to już zgrzeszyłeś, nie? Choćbyś to pomyślał, to już zgrzeszyłeś, nie? To się dało, okej, okay. to znaczy, że jest jeszcze ostrzejsze prawo w tym domu, nie? Ten z, z tej przypowieści o synu marontrawnym, on nie wychodzi do tych ludzi i nie mówi, e, no słuchaj, to były zbyt legalistyczne warunki, nie mówi, słuchajcie, u ojca są jeszcze bardziej legalistyczne warunki, niż myślałeś. Tak mówi, nie? Okej, okay. no to mamy dziwny problem, nie? Ale to jest Biblia. Skoro jeszcze nie widzisz swojej grzeszności, jesteś jak grób pobielany, czyli w środku martwy, a na zewnątrz święty, nie? Eee, I tak dalej, nie? Bo tak byli Farzeusze. Eee, skoro jeszcze tego nie widzisz, to ja ci jeszcze to pokażę inaczej, nie? Ja ci jeszcze to pokażę, ja ci pokażę twoje wnętrze. Tak Jezus przyszedł. pokazał jeszcze nam swoje wnętrze. To nam psychologia mówi, że Biblia mówi, w ogóle nie mówi o, o, o tym, o, o psychologii, że Bóg zapomniał o psychologii. Nie? Tak, ja tak byłem uczony, nie? przez nie, że, że Bóg zapomniał o psychologii, że to my jesteśmy teraz tymi, którzy pokażą świat wewnętrzny. Nie, nie, no, Jezus od razu pokazał świat wewnętrzny. Był pierwszym, który pokazał świat wewnętrzny, co w świecie wewnętrznym jest, a jest tam totalne bagno, totalne bagno, totalne dno i potrzebujesz od tego ratunku. I ratunkiem nie jest to, co psychologia mówi, zaakceptowanie tego, że w środku jesteśmy bagnem i tak dalej, tylko ratunkiem jest Jezus Chrystus, ratunkiem jest prawdziwa miłość Boża okazana przez to, że Jezus za nas umarł wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Jezus umarł za mnie, za ciebie, e, nawet nie wiedząc, czego zaakceptujesz. Wyobraź sobie, że ja ci coś daję i nie wiem, czy to zaakceptujesz, czy nie, a to kosztowało mnie życie, nie? I ja nie wiem, czy to zaakceptujesz, czy nie, a to kosztuje mnie życie, ja ci to daję. I tak właśnie zrobił Jezus. Kosztowało go to życie on ci coś, to, coś dał. Nie, Ewangelii się nie głosi, przez to, że głosi się miłość, to, są, to jest, słuchajcie, czasami taki, ktoś się często w kościele katolickim widzi, ale niekiedy, niekiedy tych ewangelicznych słowach tak podobnie jest, nie? A, miłość, kochajmy się, przytulajmy się i tak dalej. Będzie dobrze, będzie dobrze, Bóg cię oczyści z grzechów. Nie, nie, nie. Bóg cię przekonuje o grzechach, pozbądź się ich natychmiast, jak najszybciej. Po prostu. Bóg nie jest uczuciem pełnym miłości. Bóg nie będzie. Bóg to nie jest uczucie, które na ciepło, full, miłość, ekstra przychodzi na ciebie. Bóg nie jest tego typu uczuciem. Bóg nie jest tego typu rozwiązaniem. Bóg wylał swój gniew na Jezusa Chrystusa, rozumiesz? Na swojego syna wylał swój gniew, który miał spaść na ciebie. A to jest gniew za grzechy. Tak. Ten najmniejszy grzech. Najmniejszy. Pod tytułem pomyślenie, nie wiem. Pomyślenie porządliwe o kobiecie, pomyślenie, e, że chcesz kogoś zniszczyć, tak daj. Te najmniejsze grzechy. Za te. Za te grzechy nawet poszła krew Jezusa. Wyrana w Bożym Gniewie. Jest też taki fragment księgi Jeremiasza. wam. Tak, mówi Pan o tym ludzie. E, tak, lubią się wałęsać, swoich nóg nie oszczędzają, ale Pan nie ma w nich upodobania. Wspomina teraz ich winę i nawiedza, nawiedza ich grzechy. Wspomina ich winę i nawiedza ich grzechy. Jeszcze raz przeczytam. Wspomina ich winę i nawiedza ich grzechy. Tak, Bóg nawiedza twoje grzechy i wspomina twoją winę. Ale nie po to, żeby cię potępić. Ale po to, żeby ci pokazać rozwiązanie, jakim jest Jezus Chrystus, jakim jest krew Jego Syna, żeby pokazać ci, jaka jest Jego miłość. On nie robi tego dla potępienia, nie robi tego dla pieniędzy, jak niektórzy sądzą, bo w Kościele Katolickim tak się robi. Nie po to to Jezus robi. W sensie, żeby nie było, że oskarżam, ale tak było nieraz, po prostu, że za pokutę trzeba było dawać pieniądze. To widzimy w Polsce w postaci kościołów murowanych, zbudowanych przez króla Kazimierza, który za pokutę musiał budować pokutne kościoły. Przykładowo. Więc Bóg nie, bo nawiedzali jego grzech, nie? Bóg nie robi tego po to, tylko Bóg robi to po to, żeby wskazać rozwiązanie. Rozwiązaniem nie są Twoje pieniądze, nie jest Twoja chwała, nie są Twoje osiągnięcia, nie są Twoje dobre uczynki. To wszystko nie jest tym rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Jest przelana krew Chrystusa. Nie ma żadnej innej możliwej zapłaty. Po prostu gniew Boży został wylany, zapłatą jest śmierć. I to śmierć poniósł Jezus. Czasem też się spotykam z czymś takim, o, ty nie mów o grzechach, bo ty bez grzechu nie jesteś. Przestań osądzać innych, że inni grzeszą. Wiecie, mowa o grzechach to nie jest osąd. Tutaj była mowa o tym osądzie, była mowa o motywacjach. Nie osądzaj czyjejś motywacji, bo nie wie o co tam chodzi, nie? Więc tego nie osądzaj. Ale mowa o grzechach to jest mowa o grzechach. Wiele razy, jak się otworzy, to widzisz, to zobaczysz, jest tam sposoby ram wydradzenia sobie z grzechami. Jeśli twój brat grzeszy, to idź do niego tam na początku sam, powiedz mu o tym, nie? Jeśli nie zaakceptuje tego, to weź drugiego, tak, idź z dwoma, tak? Jeśli tego nie zaakceptuje, to wtedy tam mów głośno i tak dalej, nie? I to gdzieś tu była, była o tym osądzaniu, nie? Nie osądzaj swojego brata, bo coś tam, nie? Nie! Powiedz mi teraz przypowieść, nie, o Belce w moim oku, nie? Ja poszedłem do Boga, że tak powiem, z tymi moimi belkami w oku, tak, jak te drzazgi widzę u innych, ale poszedłem z tymi belkami w moim oku, tak, do, do Boga. I rozwiązaniem, jakie na te belki znalazłem, jest Jezus Chrystus. Po prostu, nie? Nie znalazłem innego rozwiązania na te belki w moim oku, w sensie na te grzechy we mnie, tak, nie znalazłem innego rozwiązania, nie? Rozwiązaniem na te moje grzechy jest Jezus Chrystus, więc wiem, jak wyciągnąć te grzechy z siebie w postaci łaski, w postaci przyjęcia Ducha Świętego, w postaci przyjęcia Bożego rozwiązania, więc teraz ci o tym mówię. Ja wyciągnąć drazgę u Ciebie. Masz to samo rozwiązanie. Przyjmij Ewangelię Jezusa Chrystusa. Przyjmij dobrą nowinę. Przyjmij to, że On umarł za Ciebie i On poniósł gniew Boży na siebie, za Ciebie. I idź tą drogą. Po prostu, idź tą drogą, zostań Jego uczniem. Przyjmij chrzest na odpuszczenie grzechów i idź tą drogą. Dołącz do jakiejś społeczności i idź tą drogą. To jest rozwiązanie na w Twoim życiu. obelki belki w Moim życiu się wyciąga właśnie tą drogą. Nie inną. Nie znam innej drogi na wyciągnięcie belek z mojego oczu. Od mojego oczu. Dopiero ten sens życia, który nadaje dobra nowina, nadaje rozwiązanie Chrystusa. Dopiero to mnie wyzwoliło. Ja próbowałem autentycznie wszystkiego innego wcześniej, co tylko było możliwe. Sięgałem po wszystkie możliwe religie, jakie tylko mi jakaś książka czy jakaś ideologia wpadła do głowy, tak? I tak dalej. Sięgałem po te rozwiązania humanistyczne. Byłem dobry, byłem wrażliwy, byłem. Yy, no pomagałem, co gdzieś się da i tak dalej. To nic nie rozwiązało żadnej sprawy. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie rozwiązać tę sprawę. I to samo jest do twojego życia. I to nie jest bezwarunkowe, bo to jest warunkowe, bo jest warunkiem to, że żeby zjeść to jabłko, to ja je muszę zjeść, ugryźć, pogryźć i tak dalej. To jest warunek. I tak samo jest z Ewangelią. Są konkretne warunki. Trzeba pokutować, upamiętać się, wrócić, tak? I tak dalej. I są ewangeliści wysłani do ciebie, tak? Którzy ci będą mówić, przekonywać o grzechu i o Bożej miłości i o sądzie i tak dalej, nie? I mówić dobrą nowinę. Więc to są warunki i to nie jest bezwarunkowa miłość. Okej, okay, dobra, trzymajcie się, hej.